Jedzie, jedzie to jedzie tam się. Jedzie, dobrze, że tak. Kurwa, PR. Kurwa, nie mają co robić, tylko PR. Na jarmak dookoła kunia oglądać. Kurwa, tam. No nie ma tym z góry, jest traktor, to już pumpa chodzi na sucho. Może i skrzyniarz na sucho chodzi. No i prawidłowo. Ale chodzi. Ja chcę podnieść tą łopatę. No to już tak. No już w tym wieku tak je. Cześć, witajcie. Dzień zaczynamy dosyć wcześnie rano. Mamy godzinę 5:36. Zbieram się do roboty. O masakra. Wy też tak macie? Normalnie co rano sobie mówię, nie wstaję dzisiaj, nie wstaję, nie wstaję, nie wstaję. O masakra. To co to takie za kłodota na głowę? Kiedy? W polu. No. No i kamerę. Kamerę? No jedno, Piotrek, chcę widzieć, co się w polu dzieje. Jedzie wujek. Tu może stać, nie? Ej, jedzie szef. Szef? No. Dzień dobry. Dobry. Co tak mało was? Reszta zdegradowało? A ja. Leszek, cześć wujek. Cześć. Papiery zabrane. Tak. Papiery zabrane, bo papiery. Pijany, kurwa, to bisz. To jeszcze dobrze, że siedzi tu, bo miał na piechotę i... Kurwa, pan. Zobaczcie, gdzie myśmy wylądowali. W szczerym polu normalnie myśmy wylądowali. Ale fajnie, bo pogoda się zrobiła. Jesteśmy gdzieś pomiędzy... Urzędowem a Wierzbicą. Tu są doły urzędowskie. Tak, dołów jest dosyć sporo. No i mamy, kończymy galę. Dzisiaj w południe przewidziany koniec. Około hektar 80 tej gali tu jest. No jak widać, jak to gala, nie? Hektar 80, co nam się zeszło, słuchajcie, w 8 osób. Półtorej dnia będzie z górami i hektar 80 gali będzie skończony. Także tak to mniej więcej wygląda. To... Ile te rządki mają? 600 metry? Ponad 600 metry? 700 metry będzie, nie? Ładny sadek się zrobi. No mówię, 3 lata temu to tu było, pała na pale stała i pało poganiała. No tak jak to. No można by to jeszcze wyciąć, jakieś poprawki zrobić, ale nie ma co wariować, słuchajcie. Nie ma, zobaczcie ile tu leży tak. Odżyły te drzewka. To jest gala śniga, z tego co się orientuje. Zobaczcie dookoła, jakie tutaj są, jakie tu są klimaty. Szczere pole. Hektary, hektary pól. Do cięcia zostały nam gale. Goldeny, jeszcze jakieś i darety zrobiliśmy. Takie lepsze sady nam ogólnie pozostawały. Myślimy, że jeszcze ten tydzień dokończymy. W przyszłym tygodniu mamy pauzę. Około 2 tygodni pracy, 10 do 14 dni i kończymy. Bierzemy się później za moje sady. U mnie będzie z 8, ponad, no około 10 hektarów. I wiosna, nie?
W niedzielę, słuchajcie, nie wiem, czy będzie odcinek, z tego względu, że wybieram się na ferie i może być tak, że w niedzielę nie wyrobię się z odcinkiem, no ale mam nadzieję, że zrozumiecie, ale za to bierzemy się, żeby to do południa skończyć. Leży tu kurwa patyków. Czego pan... Musi postękać, żeby poszło. Czego pan nie podniósł podnośnika? A jeszcze jak się... Ja wiem przecież. Jak z góry na dół się jedzie, to tym bardziej, nie? Bo woli stoi. I co? Po południu chyba będziemy robić te. Koło CPN-u, nie? Bo przecież do południa to skończymy. No i rządek został. No i przyjdzie ta do nas i... Co jest? Dobrze mi się wydawało, zobacz. Wujek, awaria, awaria. Dobrze mi się wydawało, ale... Gdzie, ale skąd to tak ten olej wali? Nie. Nie, teraz jeszcze lepiej wali. Z rozdzielacza gdzieś zapierdziela. Pod panem olej gdzieś wsadzi, pod siedzeniem. Trzymaj. Nie. Nie. Pierdolnęło. O tam pod siedzeniem chyba leci, spod siedzenia. Spod siedzenia wali. Ło, zapierdoliło całe koło jedno. Ło, tam poszło gdzieś. Kurwa, jak leci, jak kapie. Prawidłowo. A jak kapie, a co mnie? Tak ma być. Wykapie, nie będzie kapie. Typ tak mo. Przez to oleju nie... No i ło, tu zapierdala kapie, łopa, o. Dobrze, nie szukaj tam wadu. Tak, jedzie, jedzie to jedzie tam się. Jedzie, dobrze. No tak. Kurwa, PR. Kurwa, nie mają co robić. Na jarmak dookoła kunia oglądać. Kurwa, tam. Pelery szukać. No nie ma tym z góry, jest traktor, to już pumpa chodzi na sucho, może i skrzyniarz na sucho chodzi. No i prawidłowo. Ale chodzi. Ja chcę podnieść tą łopatę. No to już tak... No już w tym wieku tak je. Oho, ho. To będzie zaraz wywrotka. Oho, ho. Oho, ho. Jest mega. Ale zaraz będzie kurwa. Dobra. Parę go pali teraz. Ja stoję z boku. Nie podkładaj tu palców, bo ci przyciśnie do tego. On jak to dugnie, to wypierdoli zaraz. Jak to się miało nie zaryć. Fajrant. Idą jeszcze, poprawiają. Co jest, wuju, w tym lesie? Opowiedz mi historię tego lasu. Tu wojna była w tym lesie. Cztery czołgi zakopałem. Ty zakopałeś cztery czołgi? O kurwa, ten dół jest taki nawet konkretny, bym powiedział. No, fajnie, fajnie tu jest, kurde. Wąwozy takie. No tutaj jakbym się satem wpierdzielił, słuchajcie, to tragedia. Rozpuściło to wszystko. Widzicie? Te pola ogólnie urzędowskie są posiane takimi wąwozami. Głębokimi. Ten to jeszcze jest płytki, ale ranośmy przez taki jechali, że prawie jak w Kazimierzu Dolnym wąwóz był. I tak to wygląda. O proszę. Jedziemy w kolejny kawałek. Zaczynamy teraz. Słuchajcie, jest godzina 11. Wczoraj o 7 rano zaczęliśmy ten kawałek gali. I cały dzień wczoraj 9 godzin. Wczoraj 9 godzin i dzisiaj 4, czyli 13 roboczogodzin, 8 osób i hektar 80 gali zrobione. Gala na dziewiątce.
co chyba 80-90 cm sadzona, także myślę, że to dobry wynik. Można by było jeszcze tam się pobawić przy niej trochę, ale nie ma czasu. Zobaczcie, jakie tu są wąwozy. I to całkiem niedaleko od tego miejsca, gdzie my tniemy. Zastanawiam, to są takie, kurde, urzędowskie doły. Wąwozy urzędowskie. Zastanawia mnie w ogóle historia takich wąwozów. Jak one powstały. Czy to jest matki natury dzieło, czy może ktoś pomógł w powstawaniu tych wąwozów. Czy jakaś woda tędy kiedyś szła, czy co? Może z was ktoś zna historię powstania tych wąwozów. Może ktoś z was zna taką historię i by chciał powiedzieć w komentarzu. Jak ktoś zna historię o tych wąwozach urzędowskich, wierzbickie chyba to się nazywa. Doły wierzbickie się to chyba nazywa. Albo doły urzędowskie, nie wiem. To mógłby coś na ten temat napisać. Dobra, jakoś tu trzeba by zejść stąd. Dobra, trzymajcie się. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dajcie łapki w górę. Komentujcie. Cześć.